To taki niezwykły projekt realizowany z dużym powodzeniem od roku 2009 za terenie naszego miasta. Projekt, który cieszy się ogromnym powodzeniem przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców. Dzisiaj na półmetku tej akcji możemy powiedzieć, że to będzie rekordowy rok, bo już policzyliśmy ponad 40 tysięcy uczestników, czyli dokładnie tyle, ile przez cały ubiegły rok, a przed nami jeszcze bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele atrakcji. Dla przypomnienia chciałbym tylko kilka szczegółów o projekcie. 22 obiekty sportowe przed wakacjami 20, w czasie wakacji 2 więcej na terenie wszystkich historycznych dzielnic naszego miasta. Przed wakacjami dzieci znajdowały się pod opieką przez 3 godziny, dzisiaj zajęcia zajmują ponad 5 godzin. To, co w ramach projektu się dzieje, to nie tylko gry i zajęcia sportowe, ale wiele, wiele innych atrakcji, o których powie Pan Zbyszek. Tak naprawdę zabijamy nudę osiedlową dzieci i młodzieży. Cała zabawa polega na tym, że trenerzy w tym roku w pomarańczowym koszulkach, jak widać, organizują dzieciakom gry i zabawy. Ale wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch i oprócz dbania o to ciało dzieciaków, zabieramy je też do kina, do muzeów, więc pokazujemy im to miasto też od tej strony kulturalnej. W tym roku już zabraliśmy dzieci, ponad 600 dzieciaków zabraliśmy na różnego rodzaju atrakcje. Kino, bilard, kręgle, na basen, na łódzkie baseny. Zapraszamy wszystkie dzieci, można przyjść i się pobawić. Cały dzień też polega na tym, że jeżeli tutaj przychodzi na takie boisko, nie wiem, 9-8 latek, to trener ma za zadanie tak zorganizować zabawę, żeby bawili się i te 9-latki, i ta starsza, 18-19-latki. Co roku też staramy się, zwłaszcza w wakacje, pokazać dzieciom nie tylko piłkę nożną, ale pokazujemy im rugby, pokazujemy im lacrosse, futbol amerykański. W tym roku mamy mistrzynię Europy w siłowaniu się na rękę, więc będziemy im pokazywać w tym roku także arm wrestling. Co piątek dzieciaki mogą się spotkać z mistrzem Europy Juniorów w klubie Frank, więc także mogą spotkać także te gwiazdy sportu, zobaczyć, jak wygląda sport potrzebny.